Dobry witam serdecznie w kolejnej części warsztatowych opowieści. Ostatnio było o komiksach, wcześniej było o filmach motocyklowych, itd, i A dzisiaj pozostaniemy przy filmach, ale trochę innych. Dzisiaj opowiem o moich wyborach, jeśli chodzi o filmy drogi. To takie kino raczej gorszego gatunku, kino, które było bardzo modne w latach 70. w latach 80. w latach 90. zasadniczo chodziło w nich zawsze o to, że jakaś postać, która jest bardzo pozytywna z punktu widzenia prawa jest negatywna, i zawsze przed kimś ucieka, kogoś goni, ogólnie jakieś tam złe rzeczy się zawsze w tych filmach działy. I niewątpliwie do nas te filmy docierały wtedy, kiedy byliśmy bardzo głodni takiej wolności, to tej wolności w stylu oczywiście amerykańskim. I na mnie niewątpliwie najbardziej. Zrobiły wrażenie trzy, dzisiaj wymienię takie filmy, bo mógłbym ich wymienić oczywiście dużo więcej. Zresztą wymieniajcie te, które Wam się podobały w komentarzach. Bardzo fajnie się podzielić takimi spostrzeżeniami. Natomiast ja najbardziej lubiłem chyba pierwszym filmem moim ulubionym z tamtych lat był Mad Max. Ja go oczywiście widziałem na VHS-ie w latach 80., mimo tego, że to już był wtedy stary film. Do mnie on dotarł w latach 80. -tych. Mad Max, zarówno pierwsza część, jak i druga część. Niektórzy powiedzą, że Mad Max był motocyklowy. No nie do końca. Mad Max raczej był filmem takim typowym filmem drogi, apokalipsa, droga. Zresztą wtedy jeszcze oprócz filmów drogi modne były filmy takie właśnie apokaliptyczne, gdzie wszystko się działo po jakiejś bombie, nie wiadomo było o co tam do końca chodzi, ale na pewno były to czasy apokalipsy. I Mad Max zarówno pierwszy, jak i drugi był takim bardzo fajnym motoryzacyjnym filmem, filmem drogi, gdzie główną rolę grały pojazdy i przepięknie tam brzmiały silniki V8, silniki motocyklowe, bo było tam również kupę motocykli. To jeden z tych filmów. Drugim takim filmem, mniej oczywiście praktycznie w ogóle nie motocyklowym, ale jednak filmem, który sprowadził do Polski całą modę, ja pamiętam tą modę końca lat 80., początku lat 90. na CB Radio. Wszyscy kupowali CB Radio, ludzie potrafili mieć w domach CB Radio, rozmawiali przez te CB Radio, jednoczyli się, były zloty fanów CB Radio. Ja nigdy nie byłem CB Maniakiem, ale film mi się bardzo podobał. Oczywiście mowa tutaj o filmie znowu dość starym, ale filmie, który dotarł do nas w latach osiemdziesiątych wraz z VHS-em. Jak większość tego typu filmów, mowa oczywiście o filmie. Konwój, w którym to zbuntowany kierowca ciężarówki i zły, skorumpowany stróż prawa toczą ze sobą walkę. Film mocno przez nas politycznie niezrozumiały, bo my nie wiedzieliśmy, co się wtedy w Stanach Zjednoczonych działo, bo skąd mieliśmy to wiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś u nas nie lubił milicji, to znaczy, że był fajny, bo milicji się nie lubiło, policja nastała później. Mieliśmy wspólny mianownik, i bardzo fajne były te wszystkie przestrzenie, gdzie oni tymi tirami jechali. To braterstwo kierowców ciężarówek imponowało nam to niemożebnie. I ten film też bardzo lubiłem. I takim, słuchajcie, trzecim filmem był film, trochę również, i tutaj mówię o pierwszym jakby wypuście tego filmu, nie mówię o remakeu, chociaż remake też był w miarę spoko. Film, który ma nawet troszeczkę polskie, można powiedzieć, delikatnie korzenie, bo główny aktor jest Kowalski. Mówię oczywiście, skoro już powiedziałem, jak nazywa się główny, główna postać tego filmu, to wiadomo o jakim filmie mówię. Mówię o filmie Znikający Punkt. Znowu kino lat 70., które dotarło do nas w latach 80.. Przepiękny film z przepięknym samochodem. Jakim? To oczywiście wszyscy wiecie. Jak nie wiecie, to obejrzyjcie ten film. Natomiast typowy film drogi, gdzie facet zakłada się. O, już nawet nie pamiętam o co w tym momencie, nie chcę tutaj wymyślać, ale zakłada się o to, że przewiezie samochód z punktu A do punktu B w określonym czasie, co oczywiście legalnie jest niemożliwe, bo musi w tym czasie złamać wszystkie możliwe przepisy. Rusza za nim cały konwój, wszyscy go gonią, ale co ciekawe, społeczeństwo to łapie, popiera tą ucieczkę. Typowo znowu taki film mocno polityczny, dla nas ta cała polityka nie była tam zrozumiała. Ale na nas przepiękne były te samochody i znowu te przestrzenie, ta amerykańska wolność w takim wydaniu najbardziej motoryzacyjnym z motoryzacyjnych. Niewątpliwie te filmy odciskały na nas jakieś piętno. Gdzieś tam dzięki nim dalej kochamy amerykańską motoryzację. Możemy jeździć niemiecką, możemy jeździć brytyjską, ale na dźwięk amerykańskiego V8 stają nam włosy na całym ciele uwielbiamy te fałusemki, uwielbiamy te stare amerykańskie maskulkary, ponykary i wszystko co z nimi związane. Nawet amerykańskie ciężarówki nadal jak gdzieś tylko widzimy, otwieramy, że tak powiem za przeproszeniem, gębę i zatrzymujemy się popatrzeć na taką ciężarówkę. Słuchajcie, dzisiaj tego widzi się już mniej, dzisiaj się już takich filmów nie ogląda, chociaż fajne jest to, że widać troszeczkę powrotów, zresztą teraz niebawem pojawi się nowy film e, w tematyce motocyklowej, który zapewne jak tylko obejrzymy to zrelacjonujemy, jeszcze go nie ma, e, dostępnego do, tak przynajmniej od ręki, więc o tym później, dzisiaj tyle o kinie, wypiszcie w komentarzach, jakie filmy na Was zrobiły wrażenie, ale jeszcze raz mówię, filmy drogi. Nie filmy motocyklowe, bo o nich już było. Dzisiaj o filmach drogi i to o tych, które oglądaliśmy jako dzieciaki. Dobrze, zapraszam na kolejny materiał. Teraz opowiemy Wam o bardzo ciekawej rzeczy, czyli o tym skąd brać i czym się kierować przy doborze części do Waszych motocykli. Słuchajcie, temat mogłoby się wydawać banalny i prosty, natomiast bardzo dużo ludzi pytało nas o to w komentarzach: skąd brać części do motocykli? E, oczywiście, ze względu na, na to, że nasz program jest w dużej mierze o Harleyach, bardzo dużo ludzi pytało o to, skąd brać części do Harley. Natomiast e, skupimy się tutaj na wszystkich motocyklach, nie tylko na Harleyach, ale podzielimy to oczywiście. I powiem tak, jeśli chodzi o Harleye, to. Źródła części w Polsce mogą być trzy, zresztą nie tylko jeśli chodzi o Harley'e. I pierwszym takim źródłem części, oczywistym zarówno w przypadku Harley'i, jak i w przypadku motocykli innych marek, są dealerzy autoryzowani. I zarówno w przypadku Harley'a, jak i w przypadku takich dealerów jak Yamaha, czy też importerów jak Yamaha, Honda, Kawasaki, możecie korzystać z części oryginalnych zamawiając je zarówno bezpośrednio w salonie, jak i przez internet. Powiem tak, jako osoby prywatne, ja na Waszym miejscu zamawiałbym przez internet yy, z kilku powodów nieistotnych, nie będę tutaj o tym opowiadał. Natomiast skąd wiedzieć, co chcecie zamówić, bo to jest bardzo istotne i jak się w tym poruszać. Oczywiście teoretycznie wydaje się wszystkim, że ja przecież zadzwonię do Harleja i powiem: potrzebuję, yy, nie wiem, potrzebuję tą część do tej mojej elektry. No Po pierwsze, co to jest za elektra, po drugie, co to jest za część. Często jest problem z samym nazewnictwem danej części, bo nazywacie to gdzieś tam, gdzie niekoniecznie osoba siedząca z drugiej strony przy telefonie może taką nazwę znać. Ja ostatnio w wieku 40 paru lat poznałem nazwę hydrosztosy. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, jak ktoś do mnie powiedział, że tam są hydrosztosy. Ja nie miałem pojęcia, co to są hydrosztosy, bo... Hydrosztosy są, jest to nic innego niż hydrauliczny regulator luzów zaworowych, kasator luzów zaworowych, wręcz a nie regulator. Natomiast tak nigdzie, nigdzie w Polsce się mówi i ktoś znowu z drugiej strony przy słuchawce może nie wiedzieć, co to jest hydrosztos. Natomiast najlepiej i najłatwiej skorzystać zawsze ze stron oryginalnych, stron autoryzowanych przez albo producentów motocykli, albo przez dealerów. I taką stroną na przykład będzie portal informacji serwisowych Harley Davidson. Ja nadal się dziwię, kiedy ludzie pytają na grupach ile oleju idzie do mojego sportstera, albo czy to będzie pasowało do mojego sportstera. Harley ma akurat bardzo fajnie to poukładane. Ta strona nazywa się, zobaczcie zresztą tutaj wyświetlimy adres tej strony po raz kolejny, bo mówimy już o tej stronie po raz któryś. Jeśli wejdziecie na tą stronę, macie tam możliwość Zalogowanie się jako autoryzowany dealer, jako niezależny operator albo po prostu jako klient bez logowania. Przygotujcie sobie, słuchajcie, przygotujcie sobie win ze swojego motocykla. Jeśli się tam zalogujecie, najlepiej się zalogować. Ja jestem zalogowany jako niezależny operator, bo autoryzowanym serwisem Harleya nie jesteśmy. Logowanie, można sobie tam wejść. Proszę bardzo. I tutaj się pojawia taka tabelka, w której są dwie możliwości. Możecie albo wpisać tutaj po prostu bezpośrednio Wasz numer Win i to jest najlepsza opcja. Jeżeli nie macie z jakiegoś powodu numeru Win, możecie skorzystać z wyszukiwarki. Jeżeli sobie na przykład mamy to podzielone na Buell'a, na LifeWire'a i na dwa rodzaje Harley'a. Harley do roku 81 i od roku 81 do dzisiaj. Jeżeli sobie wejdziecie w rok 8.1 do dzisiaj, proszę bardzo, wybieramy pierwszy lepszy model, niech to będzie Dyna cyk, niech to będzie Dyna akurat powiedzmy taka jak nasza, niech to będzie Lowrider jakiś z 2000 powiedzmy, nie wiem, 15 rok Lowrider, proszę bardzo, znajdź jest to banalne i proste i w tym momencie pokazuje się Wam motocykl, który Posiadacie, jak wpiszecie powinie, to nawet lepiej, bo wtedy możecie sobie nawet podejrzeć, w co był fabrycznie wyposażony wasz motocykl, jest to o tyle lepsze. I tu macie zakładkę po polsku. Co jest ciekawe, to wszystko jest po polsku. Dokumenty pojazdu. Jeśli wejdziecie w dokumenty pojazdu, pokaże się Wam zakładka katalogi części. Wchodzicie w katalogi części, i proszę bardzo, tu macie Harley Davidson, Dajna. Models. Oczywiście to już jest po angielsku, natomiast nie ma kłopotu, są rysunki. I co ważne, wchodząc tutaj, znajdziecie sobie swój motocykl, znajdziecie wszystkie katalogi części. I takie katalogi części są przydatne z dwóch powodów. Po pierwsze, proszę bardzo, zobaczcie. Taki rysunek wygląda w ten sposób. Jest to akurat rysunek składowy głowicy. Jeżeli na przykład potrzebujecie zawór, tutaj macie numer 1617 to są zawory. Jeżeli spojrzycie sobie tutaj na numerek 1617, o, to tutaj mamy opisane, że to jest zawór dolotowy lub zawór wylotowy, jest podany, do jakich pasuje modeli. Do tego wszystkiego jest podany jego numer części. Nie ma dyskusji. Jeśli posiadacie taki numer części, to możecie wtedy w Harleju skonfrontować, to już operujecie, możecie użyć angielskojęzycznej nazwy, nawet jeśli chcecie zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem, bo lubicie rozmawiać z ludźmi, a nie lubicie pisać. Yy... Gdzieś w przestrzeń, to wtedy już wiecie, o czym rozmawiacie, możecie to skonfrontować. Na pewno takiej osobie po drugiej stronie będzie znacznie prościej z Wami rozmawiać, jeśli oboje będziecie patrzeć na ten sam rysunek. Bo jeżeli ten człowiek w Harleju otworzy sobie ten rysunek, to oboje patrzycie na taki sam rysunek. Możecie wtedy ustalić, ale to chodzi o tą część bardziej z lewej, bardziej z prawej. Wszystkim to pomoże. Co więcej, Poruszając się takimi kodami, za pomocą oryginalnych kodów bardzo często macie krosowanie w aftermarkecie. Bo drugą opcją, jeśli nie chcecie kupować części oryginalnych, jest kupowanie części z aftermarketu. I aftermarket również możemy podzielić na kilka grup. Będziecie mieć części akcesoryjne i tak zwane zamienniki. I teraz zamienniki, w zależności od ceny jaką się za nie płaci, ale zawsze będą to części trochę niższej jakości niż oryginał. Tutaj to trochę zależy od tego ile one kosztują. Wiadomo, że część za 5 złotych jest warta 5 złotych, a część za 200 złotych zazwyczaj jest warta 200 złotych. I części z zamiennika są to tańsze zamienniki oryginałów. I tutaj to słowo tańsze jest zawsze kluczem, bo ich rolą jest powodować możliwość naprawy niższym kosztem. Natomiast Oprócz zamienników, aftermarket, zwłaszcza aftermarket do Harley'a, gdzie te katalogi do Harley'a są mega opasłe, aftermarket produkuje również rzeczy akcesoryjne. I co ciekawe, i tutaj rzeczy akcesoryjne to nie będą tańsze zamienniki oryginału. Zdarza się wręcz nawet, że rzeczy akcesoryjne kosztują tyle samo, co części oryginalne, bądź nawet więcej, i takimi rzeczami będą rzeczy, które są często. Względem oryginału nie chciałbym powiedzieć lepsze, ale w jakiś sposób dają nam coś więcej. I na przykład wałki rozrządu, czy też pompa oleju. Można kupić oryginał, można kupić za powiedzmy jedną trzecią wartości oryginału, można kupić zamiennik z kraju wiadomego, ale tani zamiennik, który będzie również jakiś czas działał. Natomiast jego jakość, umówmy się, będzie musiała być niższa. Ale można też, na przykład, kupić pompę oleju do Harley'a akcesoryjną i taka akcesoryjna pompa, wtedy ona już, na przykład, ma większą wydajność, albo jest wykonana z lepszych materiałów, albo ma, nie wiem, wyższe ciśnienie pracy i tak dalej i tak dalej i taka pompa akcesoryjna potrafi być również droższa od oryginału i dokładnie te wszystkie rzeczy dotyczą wszelkich Części. Gdzie natomiast wyszukiwać części z zamiennika? Jeśli chodzi o Harley'e, to tutaj niewątpliwie Storehouse jak najbardziej jest dobrym wyborem. Znajdziecie tam zarówno takie części, właśnie zamiennik tani, który jest z kraju zazwyczaj wiadomego, ale niekoniecznie, bo czasami tanie zamienniki powstają również w USA czy w Europie, ale są to tanie zamienniki, pozwalające niewielkim kosztem utrzymać pojazd. Na chodzie przez dłuższy lub krótszy czas ja bym tutaj nie chciał poruszać kwestii jakości zamienników, ale wiadomo ona jest zawsze niższa od oryginału. Natomiast również tutaj w tym opasłym katalogu znajdziecie wszelkie informacje i wszelkie części akcesoryjne. I teraz to jest już katalog już z zeszłego roku, obecnie pokazuje się nowy. O, dobry przykład. Kanapa Mustanga. Czy ona jest czymś gorsza od oryginału? Nie. Wręcz nawet śmiem powiedzieć, że jest lepsza, bo jest wykonana z trochę lepszych materiałów, ma na pewno bardziej trwalsze poszycie. Do tego wszystkiego ma fajniej zrobiony spód, bo jest taki stary, pancerny, blaszany. A dzisiejsze kanapy w nowszych modelach Harley'a wszyscy wiecie, jak wyglądają. Od dołu są plastikowe, często połamane, ten plastik nie wytrzymuje. I to nazwiemy częścią akcesoryjną. Takie kanapy, oczywiście, możecie kupić również. W storehouse. I teraz, jak się poruszać po takim katalogu Storhouse? Ludzie starszej daty, oczywiście będą mocno papierowi, będą wybierać papier. Natomiast papier ma trzy wady. Pierwszą jest nie da się w niej łatwo wyszukać, trzeba szukać na piechotkę. Drugą jest to, że nie widać, nie da się podejrzeć cen. Trzecią jest to, że nie da się skrosować numerów. Bo teraz, co fajne, bardzo często takie katalogi będą miały jedną rzecz. Jeśli spojrzycie sobie tutaj, będzie widać, że taka. Część z zamiennika, na przykład mam zestaw naprawczy pompy, jest również skrosowana z częścią oryginalną Harley'a. Czyli mamy podany oryginalny numer Harley'a. Jeśli wyszukacie sobie u siebie w katalogu Harley'a, w swoim motocyklu powinien numer części Harley'a, możecie spróbować w katalogu akcesoryjnym to znaleźć. Oczywiście, jeśli jesteście... Nie lubicie papieru albo nie macie czasu przeglądać tych wielu stron, możecie użyć katalogu elektronicznego. I tutaj, co ciekawe, jeżeli tutaj w katalogu elektronicznym, z logowaniem czy bez, jeśli nawet się zalogujecie tutaj, możecie sobie wejść w katalog i w tym katalogu możecie znaleźć, proszę bardzo, wszystkie te katalogi, które są w wersji. Papierowej w wersji elektronicznej. Już jest nowy katalog, ja jeszcze pracuję na starym, bo nowy wyszedł tydzień temu, więc pewnie dotrze do nas jeszcze w tym tygodniu. Natomiast tam jest trochę zmian, trochę nowości. Sam katalog wygląda bardzo podobnie, bo korzystam już z nowego w internecie. I teraz słuchajcie, korzystając z tego katalogu, macie tutaj taką lupkę, można spróbować tutaj wpisać na przykład oryginalny numer części Harley'a. I jest szansa, że po tym wyszukacie swój numer części akcesoryjnej. I to jest najfajniejsza droga poszukiwania. Natomiast nie każdy potrafi robić zakupy za granicą i ja to rozumiem, bo naprawdę dla niektórych jest to bariera jakaś choćby językowa. Dlatego macie w Polsce przedstawicieli takich firm jak Storehouse i możecie robić zakupy u nich. Od razu mówię, my nie jesteśmy sklepem. My na swoje potrzeby jak najbardziej sprowadzamy części do motocykli, które robimy, naprawiamy, serwisujemy do swoich motocykli itd., itd. Natomiast nie pytajcie nas niestety o drobne części. Po pierwsze, nie damy rady się tym zająć, jest nas zbyt mało, bo cała nasza firma to trzy osoby. Natomiast druga rzecz, no nie zajmujemy się tym po prostu, więc myślę, że znacznie prościej odwołać się do firm w Polsce, które stricte się tym zajmują. Taką firmą na pewno nie chcę polecać, bo nie znam tych firm, nie korzystam z ich usług, ale wiem, że na pewno jest jakiś bodajże Konrad Motors jedna firma, a druga to jest odwiecznie znany Mały HD. I to są takie firmy, które handlują nowymi częściami, między innymi... Ze Storhouse'a oczywiście możecie u nich zamawiać, i również tutaj fajnie, pogrzebcie w tym internecie, poświęćcie chwilę na to czasu, znajdźcie sobie część w katalogu, a wtedy sobie po prostu będzie łatwiej ją zamówić. Jeżeli chodzi o motocykle europejskie, na pewno taką firmą, która ma bardzo dobrze zrobiony katalog i sprzedaje do osób prywatnych, bo jeśli chodzi o B2B, my bardzo mocno współpracujemy z firmą Intercars, natomiast firma Intercars jest firmą skupiającą się głównie na współpracy z podmiotami gospodarczymi, natomiast jeśli jestem Jesteście osobami prywatnymi, no to odpowiednikiem dla osób prywatnych Intercarsu jest Intermotors. To jest sklep, który sprzedaje na zewnątrz części w detalu albo znany wszystkim Larson, również tutaj, jeżeli chodzi o pojazdy innych marek niż Harley. Jest bardzo znany, ma bardzo szeroki asortyment. Natomiast jeszcze raz powtarzam, znaleźć numer oryginału, szukać po numerach oryginału, jeśli chodzi o Harleya, to naprawdę bardzo fajnie działa. Jeśli chodzi o Japonię, działa to troszkę gorzej, ale nadal pozwala, mimo wszystko, takie rzeczy gdzieś tam skrosować. Zwłaszcza kiedy szukacie rzeczy typu uszczelki, typu jakieś, nie wiem, yy, sprzęgło, typu zestaw naprawczy pompy, to bardzo fajnie w ten sposób to funkcjonuje. Mam nadzieję, że większość. Rzeczy dotyczących części. rozwiałem. Jeśli macie jakieś pytania, macie jakieś sugestie, albo jakieś porady, piszcie w komentarzach. A my przechodzimy do następnego materiału. Teraz porozmawiamy sobie o szafkach narzędziowych. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze w kilku słowach opowiemy o Szafkach narzędziowych. Bardzo dużo ludzi również nas o to pyta. Dzisiaj odcinek będzie taki bardziej poradnikowy niż techniczny, ale wiem, że na pewno niektórzy z Was o takie rzeczy pytali, więc odpowiadamy. Czym się kierować przy wyborze szafek warsztatowych i na co zwracać uwagę? Po pierwsze, każdy z producentów, tutaj na przykładzie Stalko, ma zazwyczaj w swojej ofercie dwie linie produktowe. Jedna to jest linia taka budżetowa. Bardziej można ją nazwać hobby, a druga to jest taka linia trochę droższa bardziej ją można nazwać pro, czyli dla profesjonalistów. I teraz tu pięknie będzie widać, jak wam pokażemy na tym przykładzie, czym takie szafki będą się różniły, bo dziś skupimy się tylko na szafkach i kilka słów raptem powiemy o metodologii ustawiania wewnątrz wyposażenia, ale o samym wyposażeniu dzisiaj nie będzie. Pierwsza rzecz to jest szafka bardziej budżetowa, to jest szafka droższa. To, co się rzuca natychmiast w oczy, to jest wykończenie blatu. Te szafki tańsze zazwyczaj będą miały blaty albo plastikowe, albo wręcz tak jak w tym przypadku, będzie to blat wykonany z blachy, na którym leży mięciutka wyściółka. Wytrzymałość tego blatu bardzo mocno testuje nasz kompletny silnik ze Sportstera. On jest kompletny ze skrzynią biegów, więc trochę waży. Nie wgniata tej szafki, daje radę. I to widać na pierwszy rzut oka. Ta szafka bardziej pro. Ma blat wykonany ze stali nierdzewnej, on się po prostu będzie mniej zużywał w trakcie ostrej eksploatacji. Druga rzecz dość istotna, to są rzeczy może drobne, ale bardzo istotne, jest to kwestia otwierania szuflad. Te szuflady tutaj, zobaczcie, jak zbliżymy to, mają metalowe zapięcia i łapane są na takiej zasadzie, że mechanik łapie sobie palcami, podnosi do góry całe. Zapięcie, i to zapięcie, zobaczcie, teraz się nie otwiera szafka, otwiera się. Każdy, kto używa szafek, wie, jak istotne jest zamykanie tych szuflad w szafkach, zwłaszcza kiedy z nimi jeździmy. Bo jeśli wysuną się Wam 3-4 szuflady naraz, taka szafka się po prostu wyłoży. Natomiast w rozwiązaniu bardziej budżetowym, już widać od razu, że zobaczcie, tutaj mamy, spójrzcie, plastikowe zapięcia. o tak, jak tutaj w tym przypadku widać, plastikowe zapięcia, tylko z jednej strony, tutaj są w tamtej, z dwóch stron, tu jest z jednej strony, robimy w ten sposób. My z tej szafki bardzo dużo korzystamy, bo przeznaczyliśmy ją na takie narzędzia, typu, proszę bardzo, tutaj mamy na przykład jakieś gwintowniki, tutaj mamy narzędzia do obsługi silników, tutaj mamy narzędzia do obsługi gaźników, więc to są wszystko takie rzeczy, z których cały czas korzystamy i jak na razie te zapięcia chodzą, chociaż widać po nich, że nie są tak pancerne. Jak te narzędzia w szafce bardziej pro. Kolejną rzeczą są kółka. Ta szafka, która jest szafką bardziej pro, ma znacznie szersze i to można powiedzieć dwukrotnie szersze, znacznie pancerniejsze, a kółka są też drogą rzeczą. Kółka, które pozwalają, że ta szafka na pewno będzie jeździć lepiej i na pewno będzie jeździć dłużej bezproblemowo. Szafka bardziej budżetowa, ma mniejsze kółka, ma troszkę tańsze kółka i znowu do użytku takiego powiedzmy bardziej stacjonarnego czy do użytku amatorskiego będzie to służyło latami, nic tam się nie stanie. Natomiast jeśli mamy warsztat na przykład samochodowy i taka szafka biega cały czas po całej ogromnej hali, to na pewno tego typu kółka sprawdzą się lepiej. Kolejna rzecz to jest oczywiście blacha, z której te szafki są wykonane. Ta jest po prostu cieńsza, ta jest grubsza. Masa takich szczegółów, zobaczcie. Wykończenie tej droższej szafki jest tutaj zrobione z aluminium. O, natomiast wykończenie tańszej szafki jest to po prostu blacha gięta. I teraz, czy taka szafka nam wystarczy, czy trzeba kupować taką? Powiem Wam tak. Jeśli budżet pozwala na to i macie kaprys, kupujcie oczywiście narzędzia z wyższej półki. Natomiast jeśli potrzebujecie amatorsko takiej szafki w przydomowym warsztaciku, choć my z tego korzystamy śmiało na warsztacie, to szafka budżetowa też się sprawdzi. Jeżeli natomiast macie warsztat samochodowy, gdzie ta eksploatacja będzie bardzo ekstremalna, Wtedy lepiej sięgnąć po narzędzie bardziej profesjonalne, logiczne. Tutaj jest jak z wyborem wszystkiego. Jedni będą zadowoleni, to im zupełnie wystarczy, drudzy będą potrzebować produktu z wyższej półki. Natomiast jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć o wkładach do szafek. Bo zasadniczo wkłady do szafek, do szuflad, możemy podzielić poza oczywiście materiałami, które w nich się znajdują, i o tym dzisiaj też nie będziemy mówić. Na dwa takie główne rodzaje. Mamy wkłady do szuflad, które są dużymi wkładami zajmującymi całą szufladę. I ja przyznam szczerze, nie do końca je lubię. Dlaczego? Dlatego, że po wielu latach pracy przy motocyklach, przy w ogóle pojazdach, mam swoje nawyki. Muszą mi tak stać, ani nie inaczej, motocykle. Tam i tam muszę mieć śrubokręt, tam i tam muszę mieć, nie wiem, klucz nasadowy. Taki, taki, siaki, owaki, bo działam. Na pamięć. I teraz, jeśli mam szafkę, która zmusza mnie do tego, że ja muszę mieć to ułożone tak, a nie inaczej, bo jest jeden duży wkład, to mnie to nieco potrafi zirytować, muszę się od nowa uczyć, przyzwyczajać. Ci, którzy działają na przyzwyczajeniach, doskonale wiedzą, jak to działa. Natomiast fajniejszym rozwiązaniem są takie wkłady do szuflad, zobaczcie, mniejsze. Dlaczego? Bo one dają nam pewną możliwość rotowania z tym wszystkim i ustawiania tego tak, jak nam się. Podoba, że możemy mieć to w środku, to na boku, i tak dalej, i tak dalej. To daje nam pewną swobodę układania. Ktoś powie szczegół. Dla mnie istotny szczegół. Ja lubię mieć wybór. Nieważne, że poukładam to pewnie standardowo, ale lubię mieć wpływ na to, że ma być tak jak ja chcę. I wolę tego typu rzeczy. Kolejna rzecz. Jeśli się to zużyje, bo najczęściej będziecie korzystać na przykład z tego, to znowu nie macie syfu w szafce. Nie jest cały ten wkład brudny, można po prostu wymienić. Jeden najczęściej używany, zużyty wkład, reszta może zostać, nie trzeba wymieniać całego. Więc to jest może mały szczegół, ale warty uwagi, zwłaszcza kiedy pracujecie dużo przy pojazdach i to się po prostu zużywa, tak? Więc. Myślę, że to rozwieje trochę waszych e, wątpliwości co do szafek. Warto również, zwłaszcza kiedy macie mały warsztacik, pomyśleć nad takim blatem nierdzewnym, bo to jest całkiem fajny, mały stolik roboczy. Zwłaszcza dla kogoś, kto pracuje nie w dużym warsztacie, gdzie macie ogromne stoły, a dla kogoś, kto pracuje w garażu i musi taką szafkę wykorzystywać jako stół. Wtedy na pewno lepiej zainwestować w szafkę z porządnym blatem. I tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj było mniej mechaniki, więcej poradnika. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka. Jeśli macie jakieś uwagi, pisać w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać nasz kanał, udostępniać nasze filmy. To pozwala nam się bardzo, bardzo rozwijać. I już obiecuję, że w następnym odcinku, mam nadzieję, uda nam się podsumować i skończyć wreszcie naszego Lowridera, bo czekamy już teraz tylko na lakiernika. Jeśli tylko lakiernik się wyrobi, na pewno się z Wami tym podzielimy, a w piątek pamiętajcie o tym, że kolejny odcinek Kurzy Smar i będzie również dużo ciekawych porad. Dziękuję i zapraszam.